siema z tej strony Enki, a przed wami jest kolejny odcinek. E, tak, jak widzicie mamy 13 ty tysięcy, czyli troszeczkę się zmieniła e, zmienił nasz stan e, hajsu, który w tym momencie mamy. Jeszcze chyba zarobimy sobie na tym doktorku, bo przyłapaliśmy go na czytaniu. A to jest zabronione. Dyrektywa numer. E, czekajcie, z 12 września 12 września i to jest dyrektywa numer 5.4 I to jest pod dwójki i on się nazywał e, Aloisysz Pack. Na pewno? Chyba tak. E, dawno nie grałem w tą grę. Do czego się przyznaję? E, więc niestety nie pamiętam do końca, co, co tutaj wszystko robiłem. Oczywiście, safe musiał się zrobić troszeczkę do tyłu e, i obejrzałem, powiedzmy, mój ostatni, znaczy, powiedzmy, koniec ostatniego odcinka, więc e, powiedzmy, wiem, co tam miałem zamiar. Myślałem, że ktoś tu leży, nie? Że Marta tu leży. W ogóle pogadajmy z Martą. E, no, poglądaj po prostu tę, tę końcówkę tego odcinka, żeby dowiedzieć się po prostu co, co tam było, na, na czym skończyliśmy, na jakim miejscu tutaj skończyliśmy. I skończyliśmy na tym, że ci tutaj ludziki z spod, chyba to jest trójka, chyba trójka. Oni się wyprowadzili, nie pamiętam jak oni się nazywali, chyba Marek Ranek czy coś takiego, i ta druga jego żona, już nie pamiętam jak ona się nazywała, chyba Maria Ranek. Oni się wyprowadzili. E, no i kontynuujmy. Poławi się ze mną. Nie teraz Martu. Rozmawia o zdrowiu. Jak się czujesz, kochanie? Często śnią mi się koszmary, tatusiu. Śniło mi się, że ten dzieciak z plakatów mnie dusi. Nie mogę oddychać. D a dziadek? Nie myślałem, że dzieciak. Nie mogę oddychać. A jak się śmieję, to zaczynam znowu kaszleć. Jaki dziadek? E, ten z plakatów, kur. Kory... Jaki plakat na kur. Kory... O! Ty znowu czytasz? Klara! O! o, o a, to się cieszy, ok. A w ogóle z nim chyba była jakaś misja, nie? Do, muszę poczytać sobie misję, bo... kurty nie wiem jakie są misje Jakie mamy do wykopania? Rogi i kopyta, to wiem, że to było z tym, yy, z tym kolesiem Czekajcie, Klara yy, yy, Szantaż, to było z dnia 12 Tu była dyrektywa 5.4 Z mieszkania numer 2 I to była Klara, jeszcze się upewnię Czy to dobrze? 12, 5.4 Dokładnie Yy, I zaczytanko, nie jestem pewien czy już ich yy, nie przyłapywałem na tym, że oni yy, to robili, więc oni pewnie już mi nie dadzą tych pieniędzy za, za ten szantaż, ale już trudno, pogadajmy z tym kolesiem, rozmawia o loterii, zapytaj czego chce, zapytam o czego chce, potrzebuje pan czegoś, potrzebuję pańskiej rady, mam mętlik w głowie, odebrałem dzisiaj pieniądze i... Nie wiem, co, co powinienem z nimi zrobić. Proszę mi doradzić, na co powinienem wydać te pieniądze? Konto oszcz oszczędnościowo, oszczędnościowe w banku, pomoc rodzinie, inwestycja w obcą walutę, inwestycja w rozwój hodowli bydła, albo inwestycja w rozwój gospodarstw owocowo-jagodowych. Tam mówili, że chyba. W hodowle bydła, bo to rogi i kopyta, nie? To jest ta misja, rogi i kopyta. Nie mogę, mo mogę jeszcze włączyć. Tak. nałów Leogwistka, żeby zainwestował w firmę rogi i kopyta. Tajemniczy pakunek. Ym... Szczerze mówiąc, dałbym w tą pomoc rodzinie, ale obawiam się, że to po prostu wyniknie z tego takie coś, że on będzie żył szczęśliwie ale jednak odbije się to na nas a ja bym chciał tą grę skończyć maksymalnie jak tylko się da jeśli chodzi o naszą rodzinę żeby nasza rodzina niezależnie od tego co miałoby się wydarzyć żeby nasza rodzina przeżyła reszta mnie nie obchodzi znaczy obchodzi mnie chciałbym tą grę skończyć jak najlepiej ale żeby rodzinka przetrwała więc nie wiem w sumie co dodać, dać czy dla jego dobra czy dla naszego dobra czy może coś tu innego nie wiem coś coś hmm. Na przykład to, co może dać, to da nam trzy kafle, to może nam dać, nie wiem, to może na przykład, że stracimy 5 kafli, e, tu możemy, nie wiem, coś innego się stanie, że się na nas wkurzy, bo, nie wiem, straci i nas, na przykład nas zabije. E, tutaj nie wiem, co może się stać. Może pomoc rodzinie? Nie wiem, bo on tam faktycznie coś mówił, że, że coś tam z jego rodziną było... Widzicie co? Poprowadzę ten gameplay niestandardowo. Wiem, że pewnie większość, y, którzy to nagrywali, dali w hodowli bydła, żeby faktycznie zrobili tak, żeby ich y, rodzina przeżyła. Ale ja będę, powiedzmy, no, niech pomoże rodzinie. Pomógł pan pomóc rodzinie. W końcu to może być ważniejsze niż rodzina. Co może być ważniejsze niż rodzina? Dokładnie. E, tak właśnie chciałem zrobić. Po prostu pomyślałem, że jeśli pomnożę te pieniądze, to mógłbym pomóc większej. O! Potwierdzamy to. Ale czekajcie, czy po, powracamy do wyboru? Czy możemy jakby ustawić to? Znaczy w sensie kliknąć to i możemy powrócić do wyboru. Potwierdzamy ten wybór? Potwierdzamy. Rodzina jest najważniejsza. Zagram tak honorowo troszeczkę. Trzy kafle to w sumie nie boli. To są w sumie trzy szantaże gdzieś tutaj i tyle. Możemy go, nawet, możemy go nawet zaszantażować, będzie git. E, dziękuję, że mi pan o tym przypomniał. Moja siostra i jej rodzina nie mają domu. Muszę im pomóc. Oni się do nas wprowadzą. Pewnie się oni wprowadzą tutaj do niego. Tak mi się wydaje. Dobra, Patryk coś chce. E, tutaj ten rogi kopyta już skończyliśmy, tak, tato? Zapytaj, co się stało. Nie znoszę tego dłużej, tato. Jeszcze jeden dzień w kopalni się powieszę. Co w związku z tym zamierzasz zrobić? Ej, żeby nie było, że on się powieśnie, nie? Seryjnie. Eee, chcę wyjechać z kraju, to Jeśli zostanę tu dłużej, to w końcu zatracę człowieczeństwo. Mi się wydaje, że on jak wyjedzie, to faktycznie nie wróci. Czuję, że jak za każdym dniem robię coraz głupszy, nie widzę żadnego innego sposobu, żeby temu zapobiec. Ale wiecie co? Żeby kupować książki za 20 tysięcy, to jest jakaś paranoja. Tak, on chce się jechać, znaczy to, to jest akurat jego głos, znaczy nie jego głos Ja znajomy z pracy mówił, że w Korei Północnej K o, To jest przeróbka Korei Północnej mm. Potrzebują specjalistów takich jak ja e, Wiecie co, Północna to jest chyba ta zamknięta Korea, więc w sumie to jest chyba tam, gdzie się dzieją te takie dziwne rzeczy W ogóle powiem Tam ogólnie, jak, e, kiedyś pamiętam, że były, pisały no, na internecie, że jakby mistrzostwa świata w piłce nożnej, to jakby Korea Północna ma jakby stworzone swoje media i po prostu je tak przekabacają na swoją stronę, żeby ich ludzie się cieszyli, że faktycznie Korea Północna, znaczy nie jestem pewien teraz czy północna, czy południowa, że to, jestem w 90% pewien, że to jest północna, żeby oni się cieszyli, że faktycznie ich kraj jest taki naprawdę the best, zajebisty i w ogóle. E, więc, i w ogóle ich ten cały ten, no, ten szef, o ich ten najwyższy, to po prostu jest bóstwo. No, no, e, no dobra, koniec. E, profil idealnie zgadza się z tym, e, z czego uczyłem się na uniwersytecie. Mógłbym dokończyć naukę i znaleźć tam dobrą pracę. Północna na pewno nie chodzi o cię południową. No właśnie, południowa. A to nie to samo? Mój ty biedny górniku. No właśnie, południowa jest chyba ta lepsza. Szkoda, że nie uczyli Cię na tym uniwersytecie geografii. Bo Ria północna i południowa są jak dwie zupełnie różne, zupełnie inne planety. To nie jest zabawne, tato. W porządku, ile pieniędzy potrzebujesz? 20 tysięcy znowu. Dzięki, tato, jesteś świetny. Dalekie kraje. O oh god, ten, ten człowiek mnie po prostu wykończy finansowo. Ej, kurna, a ja temu. Aaa, mogłem te trzy kafle wziąć. Za, za. O, ty tańczysz! Koleżanko, he, 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 oj, oj oj oj. E, już cię spisujemy. Nie zemiałem, czy już ją spisywałem za tę tańce, ale zobaczmy, jak ona tańczy. Hmm. E, szantaż. E, dobra,... Lok A, tutaj piszą, że zignorował zignorował, czyli widocznie oni już zostali spisani za to. E, dobra, e, za tańce 10 września. Spisujemy 10 września jedynka e, Tutaj jest dwójka i Lara. Klara Jack czy coś takiego to było. E, dobra, gdzie jesteś, Klaro? Ty jesteś tutaj. Pyk, pyk. Szantaż. Baby. Log widzę się wyprowadza? A dlaczego ten się wyprowadza? Nawet się nie pożegnał. Ostatni zryw, dobranowski O co chodzi z tym ostatnim zrywem? Choroba Morty powróciła. Mam trochę czasu na zdobycie dla niej zagranicznego leku. To pewnie będziemy mogli albo od tego typa, albo od handlarza kupić. Wyciąg z tego lecznego pensu na i robotnik z tego 10 tysięcy. Ej, jakby tak 10 tysięcy dostać od niego, jakby jedna opcja z tych wszystkich była taka, że na przykład nie wiem, on ginie, a my zgarniamy 10 kaf, 100 kafli. Kurna. To było naprawdę takie... mmm fajne Tylko wiecie, to, ta gra akurat jest taka, że to wszystko jest losowe W sumie te, te wszystkie wybory, tam, tam były chyba pięć wyborów, to to były takie troszkę głupie w sumie Zapytaj poprzednie mieszki zamieszkania, zapytaj o obecności, zakończ rozmowę, nie chcemy z nim rozmawiać a Co mam do, do robienia? Tajemniczy pakunek um, Muszę przekazać tę paczkę wywolowi Wololo Wololo, tylko że go chyba nie ma, a nie, jest tutaj ten Wollon pod jedynką chyba się wprowadził, zapokajmy do niego. Okej, okay, woloolo idzie. Przyspieszmy. Dobra. Eee, pogadaj. Przekaż paczkę. Poproszono mnie aby przekazał panu tę paczkę. Wspaniale Danton nie myli się co do pana. Proszę, pańskie pieniądze. Ile to będzie? To znaczy, że kilka dni się wyprowadzę pora na wielkie czyny. Kuźwa, dlatego ja mu nie dawałem tej paczki. Żebym go za szantażę brał. Dobra, ale trzy kafle są. Jakbym tylko go jeszcze jakoś zaszantażował fajnie. E, dobra, tutaj są w mieszkaniu. Tutaj ona dalej jest. Coś tam, coś nie wiem. Sm jest smutna, ci są szczęśliwi. E, co mam robić? To też jest smutna. Potrzebujemy, potrzebujemy... Czekajcie, czy ja mam te cukierek, płyta winylowa staw elektryka hmm. czy mam jakieś tam nie, nie mam żadnych tych żadnych yy, żadnych tych yy, leków e, muszę ratować Patryka, muszę te 20 tysięcy zebrać, bo wydaje mi się, że to będzie złe, coś mamy w kwiatku w ogóle? no, coś było o ho 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 ty Pięć kafli? Ej, to jest za bardzo tryhardze w tą grę. Ej, to jest aż złe, jestem za dobry w tą grę. Naprawdę. Ten jeszcze wyjeżdża. Z tym sobie pogadam o na temat tych kafli. Yy, Nać znaczy Boże, kafli. Na temat tych leków. Zapytał o zdrowie Marty, dziękuję za pomoc w zdobyciu leków do pańskiej córki Nie ma za co, znaczy on miał taki głos Nie ma za co, cieszę się panią e, Cieszę się, że mogłem pomóc W końcu dzieci to nasz wspólny skarb e, A w dzisiejszych z Dzisiejszych szaroburych czasach Są jedynymi promykami Nadziei Dobra e, Czyli, że on nam nie pomoże niestety tak mi się wydaje. Co mogę z tym zrobić? Aha, to są te plakaty, które porozwieszają chyba tam czy coś takiego. Ale stąd poszedł ten wololo cały, więc możemy tutaj sobie wejść. I ja bym chciał tutaj mu podłożyć dwie rzeczy. Może najpierw przeszukajmy, bo tutaj akurat jest jedna osoba w mieszkaniu. Więc pierwsze co zrobię to. No właśnie go przeszukam, bo coś mi się wydaje, że on dopiero się co wprowadził w... Łuki strzały. O kurde, ty. Strzela sobie z zuku. Ej, wyćwiczony, Kurno koleś. O, to z tym jeszcze muszę pogadać. Tylko bogam ci, bogam cię, poczekaj chwileczkę, dobra? Piłka nożna, fajnie. Kurde, wysportowany typ. Dobra, szybko, szybko musimy działać. A, żeby ten koleś nam nie poszedł. Puste butelki. Pyk, ręcznik szlafrok. Patrz, ile mam dowodów na niego. Ej, grube hajs, naprawdę będziemy mieć. Tykiele do kawy. Mam nadzieję, że te leki nie będą kosztować też kurde 20 kafli, bo to będzie złe. To będzie naprawdę złe. Jestem dumny z tego, że patrzcie ile hajsu zarobiłem. a to pójdzie na nic, nie? Rozbita butelka, dobra. I teraz szybko tu biegniemy. I tak, podkładamy... co tam było zabronione? Podkładam na pewno płyty winylowe. Jest... Yy, tak, znaleziony przedmiot zabieramy. I jeszcze co było? Chyba jabłka były. Czekajcie. Yy, co tu było zabronione? Szybko. Nie pamiętam, kola była zabroniona chyba. Zakazany przedmiot ukradni. Dobra, i. O! Udało mi się. No nie! Dobra, uff, ledwo go ten. Jeszcze zdążyłem... Mamy naprawdę bardzo dużo dowodów na niego. Więc spoko. Pod, podłożyliśmy mu dwie rzeczy, czyli dwa kafle do przodu, też. Eee, Rozmawiam o leku dla Marty. A czy już go zamówiłem? Moja córka zachorowała, potrzebuje lekarstwa, którego nie da się u nas kupić. Ten lek nazywa się Liebe Spirit. E, Liebe Spirit to jest. Liebe to jest kochać po chyba niemiecku, a Spirit to jest pewnie dusza. Kochać duszę, coś takiego. E, mógłby je pan dla mnie załatwić? Rzadko ktoś o nie pyta, ale mam taki lek na liście. Serio. A niech mnie. Jak pan wie, importeków jest zakazany. Piętnaście tysięcy. Dobra, pierwsze co zrobimy też jeszcze na niego te dwa. No, ten coś tam powiedział, że o, kradli mnie. E, dobra, ty koleś, e, szantaż, zapłyty winylowe, nie wiem czy to mówię dobrze. E, dobra, tutaj jest, to jest 64, czy tam jest? 46, to już była dawna, dawna dyrektywa. E, I 40, czekajcie, co? 6 września, 6, 6, 6, 6, 6 września, mieszkanie numer 1 i to jest w Wololo. Dobra, e, szantaż 1. I szantaż drugi, czyli Coca-Cola miałeś typie A Coca-Cola to w sumie jest taki dosyć nowy No nie, jeszcze starszy Sorry bardzo, ale myślałem, że Zawsze mnie to do, do, na samą górę tego, tej listy e, Przerzuca, to jednak nie Dobra, i on jest pod jedynki To jest Wololo e, Dobra, i teraz profilujmy tego całego typa. Czyli tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 1700. Mieszka samotnie. Mężczyzna, e, loka, lokal pierwszy, Wololo Brookfield, czy coś takiego, to, że No, mieszka samotnie. Zawód: student to był. Tak, to był student. 1700. Profil przyjęto. I mamy 23 kafle. Naprawdę, ej, ja muszę uratować i tego typa, i tą Martę. E, bo nie wiem, inaczej nie wiem co zrobię. Raczej, nie wiem, obiecałem nie tryhardować, ale chyba mi się wydaje, że będę musiał poza odcinkiem też znowu. E, będę musiał znowu. 10 kafli mi brakuje. Równo 10 kafli jeszcze. Na czym ja to mogę zrobić? Czy ja mam jakieś, jeszcze jakieś zakazane przedmioty? Chyba soczyste i te jabłka. Pamiętam, że były zakazane. Coś jeszcze było. Tylko co? Nie wiem, te gumowe kaczki to brzytwe. Chyba możemy sprzedać temu. Skarpetki były zakazane. Nie mam pojęcia. Czekaj, zaraz zobaczymy, czy były zakazane. O, co to było? Czekajcie. Wiem, że zakazane na pewno jest to i to. To jest 100%. Zielone jabłka. Sprawdzam, zielone... tak. Zielone jabłka są zakazane, więc spoko. Jeszcze zielone jabłka możemy podkładać, a skarpety. krawaty, broń, czytanie nie gazety niestety, znaczy te yy, jabłka niestety nie są e, wiecie co? To ona znowu, on sobie śpi, ta ciągle z mieszkaniu a ci wracają do mieszkania, ej ja nie mam tutaj co zrobić, dalekie kraj, 19 godzin, co ja mam robić? ona myśli żeby poczytać o nie, ładnie koleżanko, ej, ej, ej ja cię tutaj podłapię i znowu tysiaczek mi dasz Proszę bardzo, nie wolno czytać. Jeszcze nie mam jej profilu z w ogóle sporządzonego, więc sobie to szybko zrobię. Dobra, sprofilujmy lokatora, która tu. była? w ogóle mam ich? Tak, to już jest sprofilowane. Wstecz tego też mam sprofilowanego. Tu nie mam jeszcze o, tego, tego, tego i tego. Zawód: Ona była nauczycielką muzyki. Mieszka samotnie, to jest kobieta. Czy ona ma tam chyba męża, czy coś takiego tam było? Ona jest pod czwórki. I obywatel Dora Noel to jest. A, jeszcze mieszka samotnie. Dobra, 800 ha, e, hajsu dla nas. I teraz, że też książki. Mi się wydaje, że to już ją spisywałem, więc ona pewnie już zignoruje ten... E, ...to coś, ale wiecie, zawsze warto... ...póki, wiecie, nie mamy tutaj nic do roboty. I wszyscy są w mieszkaniach, to mogę sobie coś takiego zrobić. Pek, pek. Ok, dzwoni telefon, zaraz zobaczymy. Kurde, ten się wyprowadza. Odbierz telefon. Odbierz prywatną rozmowę. Dobry wieczór, Karl. Tu Gregor Danton. Skąd ma, ma, ma pan moją. Mój numer. Danton to chyba był ten koleś, który nam przekazał tą paczkę, chyba? Nasza organizacja, mam przyjaciół w wielu miejscach. Nie chcę słyszeć chcę ani słowa więcej, póki nie dowiem się o jakiej organizacji mowa. Mam rodzinę, muszę wiedzieć, w co próbujemy mnie pan wciągnąć. Próbujemy sprawić, aby ten świat stał się lepszym miejscem. Nie jestem pewien, czy to jest koleś, który dał mi paczkę, czy to jest koleś, który kazał mi pogadać z tym całym Leogwistkiem. Niestety, w naszym obecnym rządem, to jest to niemożliwe. Jak sam wiesz, nasz rząd nie zamierza poddać się dymisji. Czy coś tam. E, jak nazywa się wasza organizacja? Związek z Zarozumiałych Rewolucjonistów? Nie. Nowe jutro. Skąd ten sarkazm, Karl? Przecież możemy zostać przyjaciółmi. Możesz zarobić tu nas pieniądze, których tak desperacko potrzebujesz dla swojej rodziny. Ej, to jest specjalnie tak zrobione, żeby na ostatnią chwilę pewnie uratować tego. E, naszego syna, nie? A co się odrzucę tę propozycję i powiadomię wszystkich, e, o wszystkich moje szefostwo? E, obawiam się, że twoja odmowa może poskutować nieprzyjemnymi konsekwencjami dla ciebie i dla mnie. Powtarzam, mam przyjaciół wszędzie. Wiedziałem, że ta gadka e, o lepszym jutrze ma jakieś drugie dno. Nie ma, e, nie da się lepi, e, zrobić jajecznicy bez rozbijania jaj. Masz dzieci, więc wiesz, czym jest poświęcenie dla dobra przyszłych pokoleń. Ciekawe, jakby po, potoczyła się rozmowa, gdybym faktycznie ich stracił. Eee, dobra, tylko że wy chcecie poświęcić kogoś innego, na przykład mnie. Niekoniecznie. Do ciebie, e, od ciebie wymagamy tylko zgody i gotowości do pomocy naszemu ruchowi widzę, że tak naprawdę nie, ma, nie mam żadnego wyboru. Czego do mnie chcecie? Zajść swoim wspaniałym budynku mieszkanie dla naszego wiernego towarzysza. No akurat mamy cztery wolne mieszkania, jeszcze możemy go szantażować dla, dla mnie bomba. E, nazywa się Anton Grubic. E, zatrzyma się u ciebie na mniej więcej tydzień. Zapytam nagrodę. Powtórzmy, że się zgodzę. Ile mi zapłacicie? 3000. No... A Jeszcze 7000 będziemy musieli e, uzbierać. Zapytam grubisa. Kim on jest? Anon jest bardzo ważny dla naszej organizacji. To e, specjalista od druku. Przygotowuje ulotki krytykujące obecny rząd. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli go ukryjesz. Nie, e, niedługo planujemy organizację strajków w fabryce i potrzebujemy tych ulotek. Bez nich strike się nie podwiedzie. Rozumiem. o kraju, zgódź się. Rozmawia o leku dla Marty. Danton, wie pan, że moja córka jest chora. Potrzebuje leku o nazwie Libespirit. Może będzie taniej, którego nie da się kupić w naszym kraju. Czy, czy może go pan dla mnie zdobyć? Oczywiście. Jak tylko Anton będzie bezpieczny, dam ci ten lek. Ej, Zajebiście. Zajebiście. Dobra, czyli ten hajs możemy spokojnie wydać na Patryk, Patryka. Mm, jeśli nie uda nam się, znaczy ja będę próbować e, uzbierać, znaczy podczas Let's play'a ja będę próbować uzbierać ten hajs, żeby, żeby, żeby był na ten lek e, dla tej Marty. E, a jeśli się to nie uda, to zawsze będzie druga opcja niepewna, aczkolwiek będzie jakieś tam, jakaś tam szansa, że faktycznie ona się, że ją uratuję właśnie przez to, że. Eee, no, będzie bezpieczny to jakiś ten Anton. Eee, dobra, z się pomóc. Wygląda na to, że nie ma innego wyboru. Anton Grubis, zobaczy, co da się zrobić. Świetnie, bądź ostrożny. Proszę pana, ma pan mieszkanie numer 1 klasy VIP. To jest mieszkanie klasy VIP. I proszę bardzo, kto tu może się zasiedlić? A czekajcie, bo w ogóle ktoś mi mówił, że. A Fuck. To jest coś takiego, ja tam gdzieś czytałem, że przed wyremontowaniem wyremontowanie mieszkania, jak to się wyprowadza, to jest chyba jakaś, jakieś pudełko przed mieszkaniem, czy coś takiego i można zebrać rzeczy, ale widocznie to pominęłem, sorry Dobra, zasiedlenie, zobaczmy, Andrzej Rotar jest, Małgorzata, ej, dużo tu jest ludzi Dobra, Antonio Grubic, bynajmniej, ty jesteś pod jedynką Eee... Tutaj w ogóle jest jakaś skrzynka? Albo przed domem jest jakaś skrzynka? Nie. Dobra, słuchajcie, e, przeczytam sobie list, plus wprowadzimy ich w kolejnym odcinku e, z Bicholdera. Plus jeszcze porozmawiamy sobie przez telefon w kolejnym odcinku z Bicholdera. E, tak więc ja się z Wami żegnam do kolejnego odcinka e, z tej gry wspaniałej. E, no i miłego dnia. Na razie.